Cześć pompomaniacy, dzisiaj 11 listopada, czyli święto niepodległości, bardzo ważne święto. U mnie, jak zawsze przez cały rok, 6 metrów nad ziemią powiewa flaga, więc u mnie tego nie widać, że jest jakieś święto, ale jak najbardziej ta flaga u mnie jest zawsze. A was zapewne interesuje, czy w dniu wczorajszym zakupiłem agregat prądotwórczy, żeby być troszeczkę bardziej niezależnym energetycznie, a więc zapraszam do dalszej części. Zobaczycie, co się w markecie dowiedziałem. Oglądamy. Dzień dobry, panie Darku. Może pan otworzyć? A gdzie ja jestem? Przyjechałem po agregat, a wyjadę z lampkami. Listopad. 14 listopada. Nie. 10. Może grzejniczek olejowy. Albo konwektorowy. Albo taki kwarcowy. Albo nagrzewnica. Proszę bardzo. Do wyboru do podania. No, to jest tak. Takie maleństwo, czyli u mnie już odpada, tak? Z racji mocy, którą ja potrzebuję. Moc maksymalna 2300, 200 taka ciągła i tutaj mamy agregat Kaltman, pojemny zbiornika 3,2 litra, waga 47 kg, zużycie paliwa 1,3 litra na godzinę 95 dB. Tyle na ten temat, czyli taki odpada, tak z ciekawości 898 zł. Tu jest coś większego, Endres. 2800 maksymalna, ciągła 2,5, czyli dla tych, którzy na przykład mają klimę tam 3,5, jeżeli oczywiście byłby to czysty sinus, to by było już w miarę, bo spokojnie takich poborów byście nie mieli, tak? 12 litrów pełny zbiornika, waga 42,5, 1,5 litra zużycie. No zobaczcie teraz tak, ten 41, a ten 42,5, a różnica dwa razy taki. No i tu jest tylko 230, zasilanie widzę i wyjście 2500W, 43 kg, o zobaczcie, urządzenie nawet jest pokazane, jakie może zasilić, tak, wiertarkę do 2300W czy kosiarkę. No zawsze takaś informacja, tak, rozruch ręczny, no ale dobra, to też odpada. I on kosztował 1448. No i tutaj był jakiś większy, ale już go nie ma, 4000 moc, cena była 50 zł tylko różnicę, no niestety. No i teraz mamy tak, tu mamy takiego potwora za 4598, ale oprócz tego, że on się nazywa Kaltman, to żadnej informacji tutaj na nim nie mam, żadnego opisu, a więc to jest dla mnie czarna magia. No i powiem szczerze, że ten mi się podoba i cenowo, i z wyglądu. Siłowe zasilanie plus gniazdko 230, przełącznik zasilania dodatkowy, zabezpieczenie, wyłącznik obwodu, bardzo fajnie wszystko jest, zabezpieczenia są, proszę, nawet ma licznik motogodzin. 3 minuty przepracowane, tak to mam rozumieć. Włącznik silnika, czyli też jest palone ze startera, tak? Ale żadnych informacji, słuchajcie, a więc nic się tutaj nie dowiem. Więc, a nie, czekajcie, no patrzcie, 5200, moc znamieniowa, a moc chwilowa 5700. O kurde, no. Zobaczcie, czyli jednak jest opcja 3000 zł. 5,7 kW, moc chwilowa, znamieniowa 5,2. No, to jest ciekawa opcja. Miało być 2,700, tak mi ten kolega mówił, czyli to też nie ten agregat, który pewno o nim wspominał. A, zobaczcie, no tutaj teraz wypatrzałem, ten jest potęga. Ten ma 8800 maksymalną, a ciągłą pracy 8000, tak? No ale to już jest olbrzym, tak? No i kwota też jest dość zacna, no ale też nie wiem, czy sinus jest, czy nie ma, więc to są tylko moje domysły.
No jest tylko znak, że jest ten sinus jakiś tam regulowany, tak? Tak to mam rozumieć, ale... Ale no nic więcej. Postaram się coś dowiedzieć, z kimś porozmawiać mądrzejszym. Godziny stracone z życia i agregatu nie kupiłem. No i jak się okazuje, w markecie nikt nie był w stanie mi zagwarantować, że tam jest ten czysty sinus. No panowie się też tak znają jak ja, powiedzmy, tak? Czyli coś tam wiedzą, gdzie co piszczy, ale nie wiedzą w którym miejscu dokładnie. W komentarzach, między innymi jako niezależny, bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź, czy tam Marek mi pisał też, żeby ten sinus był czysty. Słuchajcie, no ja się tak do końca, powiedzmy, na tym nie znam. Bardzo Was proszę, jeżeli ktoś zna ten agregat, który Wam pokazywałem na końcu, bo on mi się dość spodobał, nie ukrywam. I cena jest dla mnie bardzo ciekawa i moc tego agregatu jest wystarczająca, wręcz jeszcze by starczyło na oświetlenie domu. Czy ktoś z Was miał do czynienia z takim agregatem? Co o takim agregacie sądzicie i czy na pewno ten sinus tam jest na tyle dobry, żeby ten mój inwerter na tym ruszył, tak? Czy ktoś z Was może coś takiego już testował? Miałem kiedyś agregat tutaj, ale to był za słaby agregat nawet, żeby go podłączać do tej klimatyzacji, więc on sobie świetnie radził z oświetleniem domu i o to się nie martwię. To też był taki Chińczyk, tylko troszkę tańszy. A tutaj no, mamy mocniejszą, dużą jednostkę, a więc no, może ktoś z Was miał do czynienia, tak? Więc liczę na to, że mi pomożecie po prostu w podjęciu decyzji. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć, hej!